proszę pana przewodniczącego Wiesława o zreferowanie uchwały. Poproszę pozytywnie wniosek o ustalenie warunków zabudowy tej inwestycji pod nazwą rozbudowa i przebudowa budynku spalarni odpadów niebezpiecznych z przeznaczeniem pod instalacją turbogeneratora wraz z budową sieci SM i trafostacji wewnętrznej na działkach. Objem Nowa Huta przy ulicy Dymarek w Krakowie. Temat, proszę państwa, wrócił z poprzedniej rady. Dla każdego radnego była możliwość skonfrontowania swojej opinii z mediów, z rozmów z mieszkańcami, z faktycznym stanem, jak wygląda cały proces spalania na miejscu i warunki tam przechowywania tych odpadów niebezpiecznych. Bardzo szczegółowe uzyskali radni informacje co do przyszłej inwestycji i jak funkcjonuje zakład. Na miejscu też komisja, która planowania głosowała w 100% wyraziła się pozytywnie za opiniowaniem tej uchwały. I tutaj jest jeszcze autopoprawka zarządu w tej sprawie, przewodniczący chciał jeszcze parę słów na ten temat powiedzieć. Proszę państwa, autopoprawka jest w zakresie wnoszonej już informacji na tamtej sesji, gdzie przyjęliśmy, że będziemy wnioskowali o umieszczenie w widocznym miejscu dla mieszkańców tablicy informacyjnej w zakresie stanu zanieczyszczenia, który jest w tym momencie odnośnie działania elektrofiltrów na zakładzie. Stąd jest to paragraf drugi. Wszyscy państwo autopoprawkę otrzymaliście. Proszę państwa, przejdziemy do dyskusji. Bardzo proszę. Pani radna Bąkiewicz i pani radna Ciężak. Miałam okazję skonfrontować, na poprzedniej sesji byłam przeciw, po wizji lokalnej na miejscu. W zasadzie nie mam wątpliwości. Jedyne, co budzi moją wątpliwość, to to, znaczy tak, inaczej powiem. Ten zakład istniał już i myśmy chcą tam istniejący poprawiać i naprawiać. Natomiast tylko mam wątpliwość co do świadomości mieszkańców okolicznych, czy wiedzą koło czego mieszkają. Zakładając, że zakładam, że, a nie mam podstaw, żeby temu nie wierzyć, że zakład jest ekologiczny, to mieszkańcom nic nie grozi ze strony tego zakładu, ale samo sąsiedztwo spalarni odpadów medycznych, powiedzmy sobie szczerze, jest sąsiedztwem wątpliwej jakości, a domów jest trochę dookoła. No ale ponieważ też zakładam, że ludzie mają świadomość, samą świadomość i świadomość tego, gdzie mieszkają, co robią i przeciw czemu w razie czego mogą protestować, to ja uznaję, że akceptują ten stan, który jest, jeżeli tylko może być bardziej ekologiczny czy oszczędnościowy, to chyba jest to zjawisko pozytywne. Ale ponieważ mimo wszystko wydaje mi się, że nie wszyscy chcą zawalczyć o swoje i niekoniecznie mają siłę do tego, to ja wstrzymam się od głosu. Dziękuję bardzo. Pani Ciężak. Ja mam takie pytanie, bo myślę, że pytanie tam pani prezes w sprawie tej tablicy. I ona mówiła, że ma być to przeanalizowane tam jest. I mam pytanie, czy ona już da jakąś odpowiedź, że jest to realne, czy coś, czy po prostu nie mam żadnej odpowiedzi od pani prezes. My nie mamy w tym momencie odpowiedzi, ale nasze stanowisko jest jednoznaczne, że chcemy mieć tą tablicę, żeby ona była tam zainstalowana. A czy można dodać, bo tam na przykład, że oprócz tablicy na stronie www też, żeby było, że nawet chodzimy na stronę www zakładu i widzimy, jakie mamy aktualne. Wiadomo, ten kto przyjeżdża do zakładu, to będzie widział tablicę, ale można też, żeby ta tablica była wyświetlana na stronie internetowej. I kabelkę założyć. Nie, bo to tam jest dowolne, nie, już nie będę naliczać zakładowi. Chodzi o to, że na przykład ktoś mieszka przy ulicy dalej, a nie chce pod zakład podchodzić, żeby zobaczyć, jak jest zapylenie, tylko może wejść na stronę i zobaczyć, o tym to zapewne. Znaczy ja nie wiem, czy zakład posiada swoją stronę, bo tego nie potrafię stwierdzić. Czy posiada swoją stronę? Ale pani dyrektor podtrzymała swoje przepisy. To znaczy ja jestem jak najbardziej pozytywnie, że oni to robią. Mamy tablicy świetlne. Tak. Że oni to zrobią, mam nadzieję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Naranda. Znaczy, takie sformułowania, że coś się chce, jak jest opinia pozytywna, no to można sobie pisać, bo to już nie ma żadnego znaczenia, liczy się opinia. A to jak się ktoś tego to się opinie pod warunkiem, że coś takiego będzie, bo do opinii wniosek to coś, to nie bardzo jest. Także uważam, że to nie ma żadnego znaczenia, bo się opinie pozytywnie, albo się ma zastrzeżenie. Ale do czego, przepraszam, ta wypowiedź pana rada, bo nie za bardzo rozumiem. Sformułowanie, że oczekuje się, że będzie tablica na zewnątrz przy opinii pozytywnej, no to można się nie doczekać, nie ma żadnego znaczenia. Ale ja myślę, że odpowiadając, opinii. Opinia pozytywna jest wydawana do całości informacji udzielonej przez pracowników spalarni odpadów niebezpiecznych. Państwo radni byli na spotkaniu, uzyskali wyczerpujący materiał, tak jak tu potwierdził pan przewodniczący Więcław, jak również potwierdziła pani radna Frankiewicz i pani radna Ciężak. I opinia wydaje mi się, że jest do zakresu związanego z wnioskiem. A Rada Dzielnicy dodatkowo wnosi o to jeszcze, żeby była ta tablica. Proszę państwa, my chcemy, aby dodatkowo informować jeszcze społeczeństwo informacją dotyczącą tego, jaki jest w tym momencie stan zanieczyszczenia i tych emitowanych zanieczyszczeń przez spalarnie odpadów niebezpiecznych. Jakby procedurą dzisiaj nie obejmujemy tego, czy tablica ma być, czy ma jej nie być, ja tylko my obejmujemy... Nie ma żadnego znaczenia, to trzeba było osobnym pismem wystąpić do pani prezes, żeby coś takiego zrobić. Znaczy, panie radny... związku, no to po prostu nie ma potrzeby obieszczania. Po konsultacjach z prawnikami mamy taką informację, że rzeczy, które znajdują się bezpośrednio w uchwale, są elementami uchwały do wypełnienia. Jeżeli napiszemy pismo, to wtedy będzie tylko i wyłącznie chcieństwo w zakresie, tak jak to pan określił, tego, co Rada Dzielnicy chce. My wnosimy o taką rzecz i to znajduje się nawet nie w uzasadnieniu, tylko bezpośrednio w uchwale, ponieważ tak twierdzą zawsze prawnicy, że ten zapis powinien funkcjonować w uchwale. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do... Jeszcze ktoś? Pani Łódka, bardzo proszę. Ja tylko chciałam wyjaśnić jedną rzecz, że myśmy się pochylali nad projektem, gdzie ta firma, pani Stanisławie, jak był uprzejmy posłuchać, ta firma się zwracała do nas, a konkretnie projektant, bo chciał turbinę zaprojektować. I to był cel naszej całej rozmowy i wyjazdu w teren. Myśmy tam na miejscu zdecydowali i poinformowaliśmy panią prezes o tym, żeby była tablica. To są dwie różne sprawy, żeby było zarejestrowane. Ponieważ ona nie jest jako jednoosobowa, powiedzmy, kierownictwo tej spalarni, w związku z tym ma swoją radę nadzorczą. Ja podejrzewam tak, że ona po prostu będzie to musiała, że tak powiem, przedstawić i to kolegialnie musi być zatwierdzone. Także tutaj przy okazji ta sprawa wyszła zarejestrowana, dlatego że tutaj były zastrzeżenia odnośnie nieprawidłowego składowania tych wszystkich odpadów, bo takie były sprawy, tak też na miejscu żeśmy mówili, i żeby był jakoś taki bar dla nich, żeby tu jest rejestrator, proszę bardzo, bo mieliśmy zastrzeżenia co do czego, że jak my mamy tutaj coś procedować, to wszystko się nam obiecuje, a później się jak przychodzi do kontroli, to się zamyka bramę i się mówi, to jest teren prywatny. Więc takie było zastrzeżenie i o tym pani prezes wie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do trybu głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 8? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku nr 8.